Po zeszłotygodniowej konferencji Konstantego Radziwiłła, podczas której wojewoda ogłosił listę projektów dofinansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, działacze Prawa i Sprawiedliwości podsumowali zakres wsparcia z funduszu w naszym regionie. To ja mam tutaj też planszę, na której widać 131 milionów na dofinansowanie inwestycji w gminach w naszym terenie i w powiatach, bo to są również fundusze dla powiatów. I tak na przykład powiat radomski na budowę, rozbudowę szpitala w Pionkach dostał w tym programie 14 milionów. Była to druga w tym roku transza pomocy kierowana do samorządów w ramach funduszu. We wrześniu, na początku września na konto Urzędu Miejskiego wpłynęły 22 miliony złotych z pierwszej transzy. Te pieniądze do dzisiaj przez prezydenta Radomia nie zostały wydane. One będą pewnie rozdysponowane dopiero w przyszłym roku, tak więc pokazujemy Państwu, że można być skutecznym. 52 miliony złotych, które trafiają do Radomia, to nie są małe środki finansowe. W tym roku na zadania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano 12 miliardów złotych dotacji. Tyle pieniędzy może być dzisiaj postawione nie tylko dla polskiego biznesu, ale w tym momencie również dla polskich samorządów, z czego będzie też oczywiście korzystał polski biznes, dlatego że państwo polskie potrafiło zatrzymać olbrzymią falę, prosto trzeba to nazwać, złodziejstwa polskich pieniędzy. Setki miliardów złotych, które wypływały z polskiej kasy, z polskiego budżetu, dzisiaj trafiły do niego i dlatego możemy przekazywać te pieniądze polskim samorządom. Premier zapowiedział już kolejną edycję tzw. tarczy dla samorządów. Wnioski można składać do 28 grudnia. Można składać i to do samorządowców apeluję, do tego drugiego, a właściwie trzeciego już rozdania wsparcia dla samorządów. Tutaj kwota pewnie będzie trochę niższa niż ta, którą trzymam w rękach, no ale to również będzie możliwe wykorzystania na przyszły rok, więc może łącznie dojdziemy do blisko 300 milionów razem te trzy tarcze covidowe. Jak informuje Marek Suski, 30 milionów złotych na przebudowę wiaduktu na Lubelskiej to największa kwota przyznana w ramach funduszu dla jednej gminy w Polsce.